Cześć. Nie będę ściemniał, że dzisiejszy odcinek jest bardziej po to, byśmy się pośmiali trochę z serialu Wiedźmina Netflixa Wiedźmina. A nie wiem, czy znacie oryginalną piosenkę. Ale to trochę jakby to piosenka to oryginał Wiedźmina. A Netflix zrobił ją tak. Netflixowski Wiedźmin to dno. To 1 na 10. To mielizna, słabizna, streszczenia podawane przez głuchy telefon. Przez głuchoniemych. Prawdziwy Wiedźmin to soczystość, akcja, klimat, który można kroić nożem. Netflixowski to bajka dla dzieci. Ma gdzieś kanon. Netflixowski Wiedźmin to kilo i dno wodorostu. Po pierwszym odcinku dawałem mu 2 na 10, po drugim dałem mu 1 na 10, po trzecie waham się nad 0 na 10. A stwierdziłem, że 0 na 10 dam dopiero jak skończę serial, by nie być, wiecie, zbyt szybko tutaj pochopny w decyzji. Może coś się zmieni. Serio, ten serial to dno. Żeby podkreślić dno tego serialu, to specjalnie jest to tło jakby większe, specjalnie jest niedoświetlone, ja specjalnie nie myłem włosów. No specjalnie się akurat nie rozchorowałem, ale ale to tylko podkreślę, dlatego ta cała otoczka jest specjalnie, pamiętając jak wspaniały jest normalny Wiedźmin, a to co jest wokół mnie to jest Netflixowski Wiedźmin. No hej, 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 wybaczcie, jednak nie mogłem się powstrzymać od tej wstawki na początku. No niestety jestem tak zdruzgotany tym serialem, że po prostu no musiałem się gdzieś tym podzielić, moi drodzy. Mam nadzieję, że Gwiezdne Wojny mnie tak nie sponiewierają, no bo cóż, mocno na nie liczę. Zresztą po tym jak ostatnio zrobiłem Mocka na bazowym kanale, to się cieszę, że zrobiłem go przed premierą, a nie po premierze, bo miałem też ochotę na Mocka właśnie z Wiedźmina. Licząc, że to by... Ba, byłem przekonany, że to będzie dobry serial, okazał się... No właśnie. Więc cieszę się, że z Gwiezdnymi Wojnami zrobiłem Mocka wcześniej i możecie go tu obejrzeć oczywiście, jeżeli nie widzieliście. Jeszcze dalej nie byłem na premierze. Cały czas jak słyszycie mnie kaszę, tak średnio co 2-3 minuty. Oczywiście ja wam będę to wycinał, teraz celowo wstawiłem, żebyście wiedzieli, że poważnie kaszlę. No i moi drodzy, cóż tu dużo gadać, dziś spotykamy się z takimi klockami. Nie mam pojęcia co za klocki, ale są lepsze niż produkcja Netflixa, jeżeli chodzi o Wiedźmina. Ta płotka jest lepsza. W sensie akurat płotka w serialu się jako tak obroni. Natomiast dostajemy tu taką płotkę. Moi drodzy, o dziwo, wygląda całkiem nieźle. No spisu na studach oczywiście nie mamy, więc nie wiem co to za klocki. Bardzo ważna jest sprawa taka, że paczuszkę dostałem od Klocki Świat. Od Klocki Świat już tu nie jedna paczuszka u mnie na kanale była. Także wpadajcie, jeżeli nie widzieliście jeszcze. Klocki Świat, jeżeli to oglądasz, proszę napisz w komentarzu, co to są za kloce, bym mógł tutaj napisać moim widzom, bo oni też wiedzieli. Bo naprawdę kloc jest ok. Oczywiście pomijamy fakt, jak ten koń jest zbudowany, bo to jest karykatura. Cały czas lepiej niż serial Wiedźmina, cały czas mniejsza karykatura. Warto na pewno zwrócić uwagę na ten łeb. Całkiem ok, zadrukowany. No dobra, tu mamy jakąś ryskę faktycznie, ale to dopiero widać na mega powiększeniu. Nie zapominajmy, że na przykład ja dużo bardziej powiększam to niż widzę w realu moja kamerka. Całkiem ciekawy łeb, faktycznie. Klocki nawet ok, nawet solidne bym powiedział. Nie rozpadają się jakoś specjalnie. Przypuszczam, że to są lele, bo lele mają właśnie taką spokojakość. No i ten kuń, sami spójrzcie, potrafi stawać na tylnych łapach. Oczywiście jakbym miał jakąś podstawkę tutaj. No, że jej nie ma, no to nam, że tak powiem, koń nie stanie. No, ale jest cały czas lepiej niż we Wodźmunie. No i to Hipol. Hipol oczywiście mieczor ma. Taki ma też łepetynę taką i całkiem ciekawą zbrojkę. Czy jak ją zdejmiemy, to jest ciekawe pod spodem. Również jest ok. Nadruki nie są złe. W przeciwieństwie do serialu Netflixa. Zbrojka jest nawet ciekawa. W przeciwieństwie do serialu Netflixa.
No, nie, naprawdę, ciekawy element. I całkiem powiedziałbym, no oczywiście, jak to mocniej ścisnę, to pęknie, bo tu nie ma cudu, to taki element nawet z Lego by pękł. Nie, moi drodzy, to chyba są lele i jakoś jest okej. Okay. Lele już nie raz dowiodło, że nie jest złe, że jest okej. Okay. W przeciwieństwie do serialu Netflixa. Wiedźmin, oczywiście. Chociaż tu jest trochę problem, żeby ten Hipolitu usiadł, ale jakoś usiadł, jakoś się to trzyma solidnie. W sensie, patrzcie, możemy go tu zginać, na mnie spada. To jest okej. Okay. W przeciwieństwie do serialu Netflixa. Może mieczem machać i jest naprawdę spoko. Nie, jest okej. Okay. Chyba to są lele, więc jest okej. Okay. Ale nie oszukujmy się. Głównym tematem dzisiejszego odcinka było to, by zjechać serial. No i chyba to zrobiliśmy, ale czekam na wasze opinie naprawdę. Ale moi drodzy, bardzo ważne, jeżeli napiszecie mi opinię, koniecznie napiszcie, czy czytaliście książkę, bo moim zdaniem to strategicznie ważne, gdyż osoby, które czytały książkę, widzą taką, powinny przynajmniej widzieć taką mieliznę w tym serialu. To jest dramat, nawet nie jest mielizna, to dno i kilo wodorostów to od spodu nawet nie wącha w porównaniu do książki. Zrobiłem wczoraj sam sobie takiego mema i on jest jakże prawdziwy. Także jeżeli czytały osoby czytały książkę, to serial powinien je po prostu nie, no nie, kompletnie, no nie, nie, całkowicie nie. A osoby, które nie czytały książki, czy rozumieją, o co chodzi w fabule? No właśnie gadałem z kilkoma osobami i mówią, że nie do końca. No jest fajnie, jest ciekawie, ale nie do końca kumają, o co chodzi, czekają na rozwinięcie. Gdzie no jakby osoby czytające książkę wiedzą od pierwszych scen, o co chodzi, co się stanie. Nieważne, ale napiszcie mi w komentarzu, co wysuniecie o serialu. Teraz zaznaczcie, czy czytaliście, czy nie, bo to jest mega ważne. Dzięki za kolejny wspólny odcinek. Bye!